Już hymn za nami. Widzimy, kochani, myślę, że warto zwrócić uwagę na taki akcent. Nasi piłkarze w specjalnych koszulkach wyszli na boisko. To jest wyraz wsparcia dla naszego zawodnika Dawida Klepczyńskiego, który, jak wiemy, w meczu z Wisłą Dobrzyń, w meczu sparingowym odniósł poważną kontuzję i nie będzie go przez dłuższy czas, być może nawet przez całą rundę. Tak więc brawa dla zespołu za wsparcie dla Dawida Klepczyńskiego, brawa dla wszystkich. No i dla samego Dawida przede wszystkim życzymy mu jak najszybszego powrotu do zdrowia, bo to był bardzo ważny zawodnik naszej drużyny i na pewno jeszcze będzie. A więc już za chwilę rozpoczynamy mecz, losowanie kapitanowie tutaj na środku boiska, a jeszcze sędziowie. To jest ważna informacja dzisiejszego meczu. Otóż jako główny poprowadzi te zawody pan Maciej Górczyński, pomagać mu będą panowie Mariusz Dążalski oraz pan Piotr Koszmidek. Także również witamy naszych sędziów. Mam nadzieję, że nie będą mieli specjalnie wiele praw. Teraz najwyższy programie zaczynać. Inaugurujemy rundę wiosenną tutaj w naszym wykonaniu. No i zobaczymy za około 2 godziny, kto będzie bogatszy o 3 punkty, a może nastąpi podział. Przekonamy się już niebawem.
9. Prowadzimy do strefy plus 1-9. Od brawo! Teraz tam przewagę! Brawo! Rośnie! Brawo! Kręcisz! Dawaj go na rower! No i kolejna świetna akcja. Było naprawdę blisko w dziś. No i kolejna sytuacja, 20. Już pierwsza minuta meczu z rzutu wolnego, tak? Uważaj przed pole! Kurwa! Brawo! Kurwa! No i to był ostatni gwizdek w pierwszej połowie meczu. Póki co, powiedzieć, że jest dobrze, to mało, jest bardzo dobrze.
6 minuta meczu i nasz nowy zawodnik i Normie numer 22 na 4-0. Sędzia zakończył dzisiejszy mecz. No i też najkrótsze podsumowanie chyba może być takie. Koncert w wykonaniu Truchowi. 6-0. Kapitalny początek rundy. Przypominam, 2 razy Dawid Kieflin, 2 razy Wojciech Mazurowski, Guilherme oraz Donovan Ferreira. Szukasz siły? Szukasz mocy? Czesio cię zaskoczy!